Rozmowy stołowe. Witam wszystkich bardzo serdecznie na naszych rozmowach stołowych, gdzie zajmujemy się przede wszystkim właśnie teologią, rozmawiamy o Kościele, o wierze. Próbujemy pokazać, że teologia też ma dzisiaj współcześnie znaczenie, że też potrafi być otwarta, że nie jest to coś zamkniętego i powtarzanego w tej samej formie przez wieki, tak? Ale w jakiś sposób ona ewoluuje, się zmienia. A my tutaj jesteśmy po to, żeby właśnie się nad tym zastanawiać, żeby przyjrzeć się tym różnym zmianom i też spróbować znaleźć jakieś znaczenie aktualne dla współczesnego człowieka. Dzisiaj porozmawiamy sobie o postaci biskupa episkopalnego Johna Shelby'ego Sponga, który nie tak dawno zmarł, ale oczywiście zanim zmarł, to miał ogromne... Przepraszam, jeszcze tylko tutaj akceptuję kolejne osoby do rozmowy. Dobrze. Tak, John Shelby Spong był biskupem episkopalnym w Stanach Zjednoczonych. Ja tylko tam powiem, że był biskupem Newark w stanie New Jersey, wzywał chrześcijaństwo do reformy, reprezentował wyjątkowe podejście do teologii i osoby Jezusa Chrystusa, sprzeciwiał się fundamentalizmowi chrześcijańskiemu oraz postulował równouprawnienie kobiet i mężczyzn w kościele. Wywarł ogromny wpływ na sytuację osób LGBT w kościele episkopalnym w USA. Autor wielu książek na temat reinterpretacji klasycznych terminów w teologii chrześcijańskiej. I chciałbym powitać naszego rozmówcę Łukasza Skurczyńskiego, czyli Łukasa Skurczyńskiego, teologa, publicystę, tak, też działacza społecznego, z tego co wiem, mojego dobrego znajomego, który swego czasu nawet był moim wychowawcą. Tak więc witam cię, Łukaszu. Chciałem, żebyś może na wstępie też coś jeszcze powiedział o sobie, dopowiedział, kim jesteś i jak to się stało, że w ogóle poznałeś i zainteresowałeś się osobą właśnie biskupa Johna Shelby'ego Sponga. Chciałem bardzo tutaj panom podziękować, w sensie księdzu Madejskiemu i tobie, Mateuszu, za to, że wpadliście na ten pomysł, ponieważ w zasadzie John Shelby Spong jest osobą mało znaną. Kiedyś sobie drwiłem w portalu na temat, że gdy broniłem moją pracę magisterską, to poza moim promotorem za bardzo nikt w temacie się za bardzo nie orientował. Nie będę podawał składu komisji, bo byłoby to za bardzo upokarzające. Niemniej jednak wydaje mi się, że to jest temat, który warto sobie poruszyć ze względu na to, że jednak książki Sponga były tłumaczone na wiele języków. Niestety nigdy nie zostały przetłumaczone na język polski. Tutaj pozwoliłem sobie, udało mi się, to był taki temat dla mnie bardzo istotny, to, że moją pracę magisterską napisałem na jego temat. Okazało się, że później z tej pracy wyszły dwa artykuły do rocznika teologicznego chatowskiego. Może niektórzy z was czytali te artykuły. Zostałem też później troszkę w pewnym momencie zaproszony na Uniwersytet Wrocławski na wydział pedagogiczny, gdzie tam też mówiłem trochę o teologii postępowej i też nawiązywałem do biskupa Sponga. To jest postać, która w Polsce w zasadzie z jednej strony została przedstawiona przez pana Terlikowskiego w Krzywym Zwierciadle, z drugiej strony wywiad z nim był opublikowany paręnaście może już lat, ciężko mi teraz się odnaleźć w czasie. W Tygodniku Powszechnym był to bardzo ciekawy wywiad, opatrzony niestety lichym komentarzem. Wydaje mi się, że była to postać z charyzmą i że właśnie gdzieś ta charyzma trochę właśnie na mnie podziałała. W zasadzie odkryłem Sponga przez taką tą oto książkę, Living in Sin, znak zapytania. Czy moglibyśmy to przetłumaczyć, przepraszam, jako czy żyjemy w grzechu, a podtytuł to jest A Bishop Rethink Human Sexuality, czyli biskup
rozważa ponownie ludzką seksualność. Miałem wtedy mniej więcej 18 lat i w gruncie rzeczy, tak jak wszyscy i wszystkie tutaj może mieliśmy podobnie w wieku 18 lat, bardzo dużo myślimy o seksie i zastanawiamy się właśnie nad tym. Spotykamy się z potępieniem Kościoła i z problemami w ogóle tym, że okazuje się, że największym problemem Kościoła chrześcijańskiego jest właśnie seks. A tutaj w tej zwyczajnej i prostej książeczce okazywało się, że wcale seks nie musi być problematyczny dla chrześcijaństwa. To była książka napisana, sprawdzam sobie, w latach chyba 80., nawet 80. zerknę, żeby nie skłamać. Tutaj właśnie Scripture Quotation. W każdym razie jakieś takie 80., 90., myślę, że nawet i 90. to były te lata naznaczone mocno przez kwestie seksualności, ponieważ związane z inną pandemią albo epidemią HIV-AIDS, która była przez Kościoły na różny sposób interpretowana, posłużyła oczywiście do tego, żeby związać jakiś tam bat na konkretne środowiska i móc siebie też oczyścić. Więc tak, w zasadzie w ten sposób odkryłem tę książkę podsuniętą przez pastora reformowanego z zagranicy. W momencie, kiedy bardzo mocno zastanawiałem się po prostu nad moim miejscem i nad tym, w co wierzę. I taki był początek, ale w gruncie rzeczy nie spotkaliśmy się tutaj, żeby rozmawiać o moich doświadczeniach, tylko żeby rozmawiać o spongu. Więc może Mateusz, Sebastian też powiecie, skąd wy znacie sponga? W tę stronę, rozumiem. No ja znam sponga dzięki tobie tak naprawdę. Już nie pamiętam, ile miałem lat. Może byłem w podobnym wieku co ty, albo trochę starszy. Już nie pamiętam do końca. To pamiętam, że mówiłeś mi o tej osobie. Ja o niej trochę zapomniałem, przyznam szczerze. Dopiero jakoś w czasie studiów, jak studiowałem teologię na studiach magisterskich, to gdzieś tam ta postać powracała. Pamiętam, jak czytałem Uczciwie wobec Boga, książkę napisaną przez też biskupa episkopalnego, aczkolwiek jeszcze lata wcześniej, w latach 60., tak, kiedy on napisał tą słynną książkę, biskup Robinson, Uczciwie wobec Boga. To faktycznie też przypomniało mi nasze rozmowy o tym spongu. Tak. To też właśnie zostało przetłumaczone w latach 60. na język polski. Co ciekawe, zostało wydane wraz z komentarzami właśnie katolickich publicystów i teologów. Więc można przeczytać tę książkę, jednocześnie znając mniej więcej kontekst i dyskusję, która potem powstała. I co ciekawe, ta książka Robinsona też jest często wymieniana w publikacjach Sponga. Tak? On bardzo często powołuje się na Robinsona jako tego, który też trochę zmienił jego spojrzenie na Kościół. Więc może, nie wiem, czy jeszcze Sebastian chciałby coś powiedzieć o tym, jak on poznał Sponga, ale potem możemy przejść też do rozmowy o właśnie biskupie Robinsonie jako takim punkcie wyjścia. No ja podobnie, chyba nie wiem, który z was pierwszy mi o nim powiedział, natomiast ja też się zaczytywałem w tej książce Uczciwie wobec Boga i sam Spong był dla mnie też ciekawy, sporo jest jego wykładów na YouTubie, tutaj ktoś pisał, że poleca jakąś debatę, on przeprowadził wiele debat o zmartwychwstaniu, o Chrystusie, tam o życiu wiecznym, na przykład fajne są wykłady jego, czy no, także on był osobą, mimo że już posuniętą w latach, tak, to jednak był zapraszany na różne debaty, wielokrotnie przemawiał, są to nagrania w internecie, jak ktoś zna język angielski, to może posłuchać, no bo mówi w takim prostym języku o trudnych sprawach, tak? I ja tam na grupie czy na wydarzeniu umieszczałem nagranie, które jest po polsku, znaczy przetłumaczone przez jakiegoś człowieka z kanału Śmiem Wątpić chyba, albo coś takiego, i on umieścił fragment jego wykładu.
W każdym razie ten spąk nie jest znany w debacie polskiej. Może dlatego, że jest zbyt protestancki, zbyt liberalny. Natomiast, żeby więcej o nim porozmawiać niż o nas, to ja chciałem, no przygotowałem tych kilka pytań z Mateuszem i może takim pierwszym kierunkowym pytaniem byłoby w ogóle, skąd się spąk wziął, nie? Jaki jest jego, skąd on pochodzi, kim on jest, jakiego on kościoła jest, co go skłoniło do studiowania teologii? Mógłbyś opowiedzieć trochę, Łukasz, o tym jego backgroundzie, żebyśmy mieli jakiś kontekst szerszy. Tak, no, biskup John Shelby Spong był w gruncie rzeczy, to trochę ty powiedziałeś, ten moment, w którym on jest najbardziej znany i w którym najbardziej rozchodzi, znaczy ta, powiedzmy sobie, sława to nie jest może dobre słowo, natomiast wtedy, kiedy najbardziej zaczyna tworzyć, to jest przypada na jego lata emerytury, czyli w momencie, kiedy staje się biskupem seniorem kościoła episkopalnego USA. Kościół episkopalny USA jest kościołem anglikańskim, bo po prostu w Stanach Zjednoczonych głupio by było nazywać kościół anglikańskim, by za bardzo przypisywał jakąś przynależność narodową, więc jest kościołem właśnie anglikańskim, który ma tą specyficzną strukturę. Jest w zasadzie, Spong był klasycznym WASP-em, białym protestantem, amerykaninem, heteroseksualnym w teorii. Na ten temat mam swoje jakieś tam własne przemyślenia, ale to bardziej psychoanalityczne niż oparte w jakichkolwiek faktach. Niemniej jednak była to osoba, która pochodziła z Bible Beltu, czyli z tego pasma biblijnego, czyli de facto z tej części Stanów Zjednoczonych, które były bardzo mocno fundamentalistyczne. To jest jedna kwestia. W takim środowisku też się po prostu wychowywał, w tym klasycznym środowisku takim amerykańskim. I to jest po prostu jedna z rzeczy, która w dużej mierze, myślę, wpłynęła na niego. Właśnie chciałem takich kilka faktów jasnych i czystych, że tak powiem, podać, bo nie mamy tutaj daty urodzenia i dobrze by było, wydaje mi się, ją gdzieś tam przywołać. John Shelby Spong urodził się 16 czerwca 1931 roku właśnie w Charlotte w Północnej Karolinie. Więc to są te czasy jeszcze, powiedzmy sobie, przedwojenne i gdzieś ten wymiar i ten sposób, w jaki fundamentaliści odnosili się do II wojny światowej, też miał na niego wpływ. Więc to jest człowiek, który jest jak najbardziej klasycznym Amerykaninem, białym, protestanckim, heteroseksualnym mężczyzną. Więc i pochodzącym z Bible Beltu, czyli z tego właśnie regionu Stanów, gdzie specyficzny sposób interpretacji Biblii obowiązywał i też bardzo rygorystyczna moralność. Okej, okay. A czy wiesz, jacy teologowie na niego mieli największy wpływ podczas jego studiów i podczas też późniejszej pracy, no bo jeżeli on był wychowany w takiej konserwatywnej tradycji, no to pytanie jest, jaka jest jego droga tak teologiczna wiodąca go do tego miejsca, gdzie on się potem znalazł i stał się sławny dzięki temu, no bo właśnie może w tym kierunku byśmy teraz poszli. Mógłbyś nam powiedzieć trochę więcej o jego preferencjach, jeśli chodzi, czym on się zajmował, czego on pisał w ogóle prace naukowe, no bo on był wykładowcą akademickim, z tego co wiem, tak? Tak, to przez jakiś czas rzeczywiście i na wielu uniwersytetach wykładał.
wykładał bardziej dla mnie, jeżeli chodzi o mój sposób widzenia Sponga, co zresztą też zaznaczyłem trochę w niektórych artykułach, które pisałem, ale też w pracy magisterskiej. Spong nigdy nie był teologiem, był praktykiem, był duszpasterzem. Ale duszpasterzem, który został dość gruntownie wykształcony teologicznie i bardzo mocno zainspirowany właśnie przez biskupa Johna A. T. Robinsona. Biskup sam Robinson bardzo mocno został naznaczony lekturą Bultmana i lekturą Tillicha. Wydaje mi się, że to są właśnie ci dwaj teologowie plus tych dwóch teologów plus Robinson jako praktyk, którzy wywarli na Spongu największy wpływ z jednej strony. Z drugiej strony oczywiście, jeżeli czytamy biografię, autobiografię Sponga, Here I Stand, bardzo tym pięknym tytułem nawiązującym do Lutra. To tutaj mamy, chciałem powiedzieć, Luther Kinga, ale to jest w ogóle inna sprawa. Ze względu na zaangażowanie trochę Sponga w pewne kwestie społeczne. Natomiast to było te trzy postacie, które przywołałem, de facto w ogóle wywarły największy wpływ gdzieś na Sponga. I to, co w jakiś sposób Spong, wydaje mi się, też trochę z rozmów, które z nim odbyłem, to, co było dla niego takie ważne, to jest to, że bardzo często między formacją akademicką duchownego a jego praktyką jest jakby taki hiatus, w sensie rozbicie. Uczymy się jakiejś teologii gdzieś tam na uniwersytecie, a później w praktyce parafialnej w ogóle tego nie widać. Osobiście doświadczyłem tego na własnej skórze, gdy byłem delegatem na synod i wybierany był radca duchowy albo duchowny, już nie wiem, jak to się nazywa, konsystorza. I jako osoba, która była wtedy bardzo mocno przekonana, że teologia jest bardzo istotna, zadałem pytanie, jaką pracę kandydaci na to stanowisko aktualną z teologii przeczytali. No niestety byłem szalenie rozczarowany. Z jednej strony dowiedziałem się, że ostatnią pracę teologiczną, którą jeden z kandydatów odczytał, to jest Biblia, a drugą to oczywiście Instytucja Religii Chrześcijańskiej Kalwina. Więc przerażony byłem tym rozdźwiękiem między światem aktualnym a tym, czego uczymy się na teologii, bo w gruncie rzeczy na teologii, tutaj myślę, że jest paru teologów, studiujemy teologię współczesną, a w ogóle jakbyśmy nie integrowali w nauczanie parafialne. I to jest sytuacja, i to jest to, na co Spong sobie nie pozwolił. Chciał w jasny sposób, jako człowiek urodzony jeszcze przed II wojną światową, i wprowadzić Bultmana i Bonhoeffera. O tym nie wspomniałem, ale on też pięknie mówi o jego listach i w ogóle w liturgii odczytywał jego listy jako pisma natchnione. I oczywiście Tillicha, który w Stanach Zjednoczonych wywarł bardzo duży wpływ na protestantyzm. Więc w zasadzie wydaje mi się, że Sebastianie, odpowiedziałem na to pytanie. Tak, w zupełności. Mateusz ma dobre pytanie, wydaje mi się. Znaczy, tak, właśnie chciałbym zapytać, bo mówimy tutaj o czymś, co się nazywa teologią liberalną albo teologią postępową. No więc, czy mógłbyś, Łukaszu, jakoś przybliżyć nam, o co chodzi, co znaczą te pojęcia i jak je rozumieć? Tam, czym jest właśnie ta teologia postępowa? Jaka byłaby istota tej teologii postępowej, jaką odróżnić od teologii niepostępowej, tak, żebyś coś nam powiedział.
W gruncie rzeczy to się to bardzo jest ciekawe pytanie odnoszące się właśnie, czym jest w ogóle teologia liberalna. To jest pytanie, które trochę do ciebie odbije, Mateuszu, bo ty się prawdopodobnie jako osoba bardziej aktualna i siedząca na akademii i przygotowująca doktorat lepiej aktualnie znasz niż ja. Natomiast teologia liberalna jest jakimś takim właśnie pewnym pojęciem ukutym i wskazującym na pewien nurt w obrębie teologii, głównie jednak protestanckiej. No, bo liberalizm rozumiemy na różne sposoby, natomiast właśnie za prekursora tejże teologii, jak wszyscy dobrze wiemy, mamy Friedricha Schleiermachera i później mamy różnych reprezentantów. Ona bardzo mocno jest związana, oczywiście poprawicie mnie, jeżeli się mylę, z kwestią sposobu podejścia do tekstu biblijnego i tego, że po prostu tekst biblijny interpretujemy również jako zwyczajny tekst kultury. Zwyczajny tekst kultury nie jest niczym obrażającym dla tekstu biblijnego, wręcz wskazującym, że jest bardzo istotny, ale że podchodzimy do niego używając filologiczne, egzegetyczne, hermeneutyczne metody analityczne tegoż tekstu. Teologia postępowa idzie w podobnym kierunku, natomiast nie jest ograniczona do, powiedzmy sobie, aż tak bardzo do tego jednego wyznania bądź nurtu. Nie jest tak bardzo związana z protestantyzmem, jak właśnie pojęcie teologii liberalnej. Wśród nich mamy zarówno właśnie rzymskich katolików, jak i reprezentantów nawet ewangelikalizmu. Staram się umiejętnie używać określeń, żeby brzydko nie brzmiały. I bardzo mocno koncentruje się teologia postępowa na różnych wnioskach, które między innymi zostały wyprowadzone z teologii ewangelikalnej, z teologii liberalnej, oczywiście XIX i XX wieku, z protestanckiej również neortodoksji, czyli z tych tez bartowskich, z teologii wyzwolenia. Ogólnie rzecz biorąc, bardzo mocno teologia postępowa wiąże się z taką organizacją, która kiedyś nazywała się Center for Progressive Christianity, a teraz z tego, co pamiętam, nazywa się progressivechristianity.org, czyli progresywnechrześcijaństwo.org, żeby brzmiało bardziej współcześnie. I z tymi 8 punktami postępowego chrześcijaństwa, myślę, że nie będziemy jakoś bardziej tego rozwijać, bo jeżeli sobie zgooglujecie i poszukacie, to znajdziecie sobie te 8 punktów postępowego chrześcijaństwa, ale między innymi, chcąc to jakoś tak streścić, bardzo mocno one wiążą się z tezą Bultmana o tym, że w świecie współczesnym, gdzie widzimy i wiemy, jak funkcjonuje elektryczność, etc., nie jesteśmy w stanie dosłownie rozumieć niektórych opisów biblijnych z jednej strony, z drugiej strony nie jesteśmy w stanie tak wąsko rozumieć chrześcijaństwa, że tylko i wyłącznie biali mężczyźni heteroseksualni są w stanie być jego wyznawcami i tego, że w gruncie rzeczy to jest też bardzo istotna kwestia, nie jest teologia postępowa nie jest kreacjonistyczna, mówiąc bezpośrednio i bardzo skrótowo. Myślę, że mniej więcej na tym bym skończył i nie wiem, Mateusz, czy byś chciał coś dodać? Nie, racja. Chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że no jak tak, dzisiaj jak sobie ktoś wpisze w Google Wikipedię teologia liberalna, tak, to się dowie, czym jest teologia liberalna, ale to nie będzie miało wiele wspólnego z tą XIX-wieczną teologią liberalną właśnie w historii protestantyzmu, którą się zaczyna, cytatuje się, że się zaczyna właśnie od Schleiermachera z tym jego
jego programem, tak z tymi mowami o religii, gdzie on pokazuje, próbuje tak naprawdę przekonać wykształconych ówczesnych w swoim czasie do religii, pokazując im, że to, co oni atakują jako religię, nie jest tak naprawdę istotą religii. Tak, i on tam pokazuje, że jeżeli na przykład ci wykształceni ludzie atakują religię, bo przedstawia jakąś metafizykę niezrozumiałą i nieakceptowalną, to on pokazuje, że religia nie jest metafizyką. Tak, jeżeli oni atakują religię, bo przedstawia jakąś etykę, która w ogóle nie pasuje do rzeczywistości, on mówi nie, religia nie jest etyką. Tak, i on próbuje znaleźć tą istotę religii po to, żeby obronić ją właśnie przed współczesnym człowiekiem. Tak? I on właśnie mówił o tym, że religia jest tym poczuciem całkowitej zależności, tak? Czymś, co się wymyka poza nasze intelektualne kategorie czy etyczne kategorie. Tak? I używał właśnie tego pojęcia uczucie. Czyli on próbował w jakiś sposób uzasadnić chrześcijaństwo i pokazać jego też wyjątkowość właśnie współczesnemu człowiekowi, dla którego już to chrześcijaństwo staje się powoli niezrozumiałe i nieakceptowalne. I faktycznie później w tej teologii po Schleiermacherze mamy taką kontynuację tego, że ci wszyscy teologowie starają się za pomocą tych narzędzi nauki jednocześnie pokazać, że to chrześcijaństwo jednak nadal ma znaczenie, jest nadal w jakiś sposób wyjątkowe i żeby to uzasadnić, no to korzystało się po prostu z tych ówczesnych zdobyczy nauki. Czy to było przyrodoznawstwo, czy to były badania historyczne, tak? Chociażby same badania historycznego Jezusa, tak? To jest też coś takiego. Szukamy tego historycznego Jezusa, żeby uwiarygodnić naszą religię. Tak więc w jakiś jeżeli sposób ta teologia liberalna... Sponga, przepraszam, że ci Mateuszu przerwa, ale wracając do postaci, o której rozmawiamy i o tym, co powiedziałeś przed chwilą, poruszyłeś właśnie kwestię poszukiwań, przepraszam, historycznego Jezusa i John Shelby Spong był jak najbardziej zaangażowany w tak zwane questy. To questy to są quest for historical Jesus, w sensie poszukiwanie właśnie historycznego Jezusa. Chodziło o to, żeby w bardzo umiejętny sposób oddzielić postać od mitu, ale nie dlatego, że mit jest rzeczą negatywną. Wręcz przeciwnie, mit jest rzeczą inspirującą. Tylko żeby wiedzieć, od czego wychodzimy i na jaką skalę ten mit jest dla nas inspirujący. Powrócenie do tej postaci, bo John Shelby Spong, jak był małym dzieckiem, pamiętam, jak mi opowiadał ze swojej szkółki niedzielnej, pamiętał, że Jezusa pokazywano mu jako blondyna o niebieskich oczach. To było coś, co dla niego w ogóle jako dziecko to było, no tak wyglądał Jezus, a później jak zaczął właśnie studiować Biblię, to mówi to w ogóle, biorąc pod uwagę współczesne narzędzia, to się okazało, że to jest kompletnie nie tak. I ten obraz, który masz, jest szalenie istotny, ponieważ on się przenosi na twoje życie społeczne, na twoje życie i prywatne, etc., na to, jak w ogóle czujesz, jak sobie wyobrażasz to wszystko. Więc pamiętam, jak bardzo mocno w niektórych rozmowach ze mną mówił, że dla niego było niesłychanym szokiem w dzieciństwie, a później na studiach zrozumieć, że ten Jezus, którego pokazywano mu na szkółce niedzielnej, jako blondyn o niebieskich oczach, nie był kompletnie najprawdopodobniej tak, nie wyglądał najprawdopodobniej, z wielką prawdopodobnością kompletnie nie wyglądał w taki sposób. I to było dla niego czymś, co spowodowało, że zaczął się zastanawiać właśnie, czy to, czego go uczono, jest ostateczną jakąś formą prawdy. Pewne niekonsekwencje w tym, co robimy i co de facto w ogóle czynimy właśnie tym malutkim, jak to się jeszcze do niedawna używało w niektórych tłumaczeniach biblijnych jako nauczyciela. Dobra. Tak, i jeszcze chciałem tylko właśnie dodać, że to poszukiwanie tego historycznego Jezusa, znaczy to tak, nadal trwa, tak? To pomimo, że one już dzieli się te poszukiwania na pewne etapy, tak? Pokazuje się pewne rozczarowania tych badań, pewną niewystarczalność, ale też jakieś zdobycze mimo wszystko są tych poszukiwań. Ale ciekawe właśnie, jak mówimy o tym Bultmanie,
który był też inspiracją dla Robinsona i pośrednio też dla Robinsona, dla Sponga, no to Bultmann doszedł do wniosku, tak, że w sumie z tych badań historycznych jedyne, co możemy wiedzieć tak, o tym Jezusie, tak z historycznego punktu widzenia, no to z tych badań historycznych, no to, że się urodził i że zmarł. A cała reszta, to już my czytamy dzieła przez pryzmat ludzi, którzy żyją wiarą w tą osobę, wiarą właśnie w ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa, dlatego nie mamy dostępu do takich wiarygodnych, historycznych danych, tylko wszystko mamy przez pryzmat właśnie tych ludzi, przez ten pryzmat, jak oni odbierali te wydarzenia, które się wydarzyły w ich życiu, tak? Więc mamy tutaj element takiej recepcji, że my nie mamy takich nagich faktów, które możemy sobie na które patrzeć i badać, ale mamy ludzi, którzy zobaczyli właśnie w tym Jezusie tego Chrystusa, uwierzyli właśnie w tego ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa i spisali to wszystko właśnie w postaci Nowego Testamentu. Więc to jest też ciekawe, że właśnie tutaj zwraca się uwagę na to, że nie mamy tych gołych faktów, ale pewną recepcję, tak? I to też jest tak, że my sięgamy nie do tego, co jest obiektywnie prawdziwe, ale uwzględniamy to, co jest subiektywne, prawdziwe, bo poprzez to mamy tak naprawdę dostęp do tej całej tajemnicy chrześcijańskiej, do tego kerygmatu. Czyli to, Mateuszu, co jest autentycznie najważniejsze dla nas. Ewangelie są świadectwami wiary, czyli tym, co w moim odczuciu, w mojej prywatności i w tym, czym ja jestem dla siebie, jest najistotniejsze. De facto materializacja tego nie ma kompletnie żadnego znaczenia, tylko właśnie to, jak ja to przeżywam. I wydaje mi się, że to, na co właśnie bardzo mocno zwracał John Shelby Spong uwagę, to było na to, żebyśmy nie popadali w materializm i w negujący materializm nasze doświadczenie duchowe. To jest ten błąd, który gigantyczny popełni i popełniło oświecenie, a ze względu na błąd popełniony przez oświecenie, to co błąd, który popełniło chrześcijaństwo później. To jest ta chęć tego, że musimy mieć pewność. A Spong pokazywał, że przepięknym doświadczeniem może być poczucie niepewności, że w tym poczuciu niepewności, w tym odniesieniu się do tego osobiście, w tym przeżyciu wewnętrznym może być siła danego przekazu. I wydaje mi się, że to jest to, co było de facto w przesłaniu Sponga najważniejsze. To brzmi też trochę mistycznie, bym powiedział, tak, że Bóg jest nie tylko tym, który z nami jest, ale też jest tym, który nas opuszcza. Jest jakaś taka noc mistyczna, którą człowiek wierzący musi przejść. Nie? To też tak brzmi bardzo mistycznie. W teologii Johna Shelby'ego Sponga było bardzo dużo mistyki. I większość nawiązuje do tam niektórych pytań, które mi wysłaliście, ale większość jego przesłania właśnie, ta najbardziej pozytywna, przeszła najmniej do świata zewnętrznego ze względu na to, że ona była najbardziej subiektywna, najbardziej wewnętrzna i najbardziej właśnie mistyczna. De facto dla mnie Spong był po prostu współczesnym mistykiem chrześcijańskim. Pierwsza rzecz, którą uprawiał i pierwszy moment, przez który przechodził, przez tą noc duszy, to było to jakby rozłączenie się, rozerwanie się z tymi elementami jakby podstawowymi, materialnymi i racjonalistycznymi, z chęcią odkrycia tego, co Bóg ma nam autentycznie do powiedzenia. Dla mnie właśnie w tym przesłaniu Sponga i w tym, co czytamy w Spongu, w jego przesłaniu pozytywnym, bo chodzi mi o to, że każda teologia powinna mieć aspekt apofatyczny, negatywny, negujący i właśnie konstruktywny, to właśnie było to, że gdzieś poprzez negację teologiczną, którą uprawiał,
wyzwalał się na tyle, by móc odkryć niesamowitą transcendencję Boga. Ja mam takie pytanie, tak słucham tej rozmowy i faktycznie to, co mnie z Bogu zaskoczyło, to to, że on potrafi z taką łatwością i lekkością krytykować, powiedziałbym, no takie mityczne czy proste wyobrażenia o Bogu, nie? Tam na przykład w tym referacie, który wysłałem, jest tam, on kapitalnie wychodzi, mianowicie on wychodzi od takiej od amerykańskiego nacjonalizmu, gdzie się non-stop podkreśla God bless America i tak dalej, czyli takie naprawdę poważne fundamenty amerykańskości. Natomiast on pokazuje, jak to jest głupie, tak? Jak to jest ograniczone tylko i wyłącznie do granicy na rzece Hudson, bo za chwilę zaczyna się New Jersey i jeżeli ktoś powie God bless New York, no to już jakby co, Duch Boży się zatrzyma na tej rzece, tak? Pokazuje, jak bardzo plemienne jest nasze myślenie o... On taki termin używa, plemienność, tak? I wydaje mi się, że tu jest też aktualność Sponga, że on pokazuje, jak bardzo nasza wiara, nasze wyobrażenia o Bogu są jeszcze no, archaiczne, jak są zacofane pod tym względem, że no, nie widzimy tak naprawdę, co się dzieje na świecie i nadal powtarzamy te same błędy, co powtarzali zarówno Egipcjanie, czy Izraelici na pustyni i tak dalej. Choćby ta koncepcja narodu wybranego, no nie? Pokazująca to, że no dobra, to jesteśmy my wybrani, na przykład teraz trochę się zaśmieję, czy będę trochę krytyczny w stosunku do teologii ewangelicko-reformowanej, no bo u was jest tak bardzo podkreślane to, że jest człowiek wybrany, no nie? Predestynowany. Chyba Spong tam w tym referacie do tego bije, że jeżeli już uważamy się za wybranych, to znaczy, że my jesteśmy wybrani przez Boga. A to znaczy, że mój sąsiad, który nie jest wybrany, nie wierzy w ten sposób jak ja, no prawdopodobnie nie jest wybrany, dlatego Bóg go potępia. I ja mam też prawo go potępić. I człowiek automatycznie stawia się na miejsce Boga w tej koncepcji. Ja wiem, że to jest wypaczenie, absolutnie to jest niezgodne z teologią reformowaną, czy intencjami teologii reformowanej. Natomiast sama ta koncepcja wybrania też jest w luteranizmie w zupełności. I choćby w tym pietyzmie naszym ze Śląska Cieszyńskiego, co pamiętam, że no my ewangelicy luteranie na Śląsku Cieszyńskim jesteśmy lepsi niż katolicy, no bo my nie kradniemy, nie kłamiemy, lepiej pracujemy i tak dalej, więc od razu tworzą się różnego rodzaju mity na temat my, a oni, nie? I od razu jest ta plemienność zachowana. No ale to jest, przepraszam Sebastian, że ci tak się wbijam, ale to jest niebezpieczeństwo, które przedstawia przed nami, które wprowadza przed nas dualizm. No ale teologia chrześcijańska, jak i inne mity, czy egipskie, nie są dualistyczne, tylko są potrójne. Potrzebny jest trzeci czynnik, który sprawia, że wychodzisz z tego nieporozumienia i z tej toksyczności dualności. Spong bardzo mocno zwracał na to uwagę w wielu kwestiach. Przepraszam, czy to jest taka reinterpretacja Trójcy Świętej, która się użyśnia w relacjach, tak? Że to już nie jest tylko ja obcy, tylko tu jest jeszcze jakaś trzecia jedność między nami, tak? No tak, pojawia się chyba miłość, nie? W pewnym momencie. No, to jest bardzo istotne. Wszelkie dwójce, jeżeli nie przekształcą się w trójce, to są jakby jałowe trochę. Coś muszą wnieść dodatkowego, więc to na różnych poziomach możemy rozumieć. I w ten bardzo podobny sposób Spong mówił o tym, że teologii Piotra i Pawła przeciwstawiał teologię Marii Magdaleny. I to jest pewne jakieś misterium i może warto to rozpatrzyć. A Mateusz, mógłbyś powiedzieć pytanie. Jeszcze, zaraz, bo chciałem jeszcze do tego dopytać,
Jak przeciwstawiał tą teologię Marii Magdaleny? W sensie, jak to rozumieć? Na szczęście sobie tutaj gdzieś zaznaczyłam taki fragment, który już nie pamiętam, gdzie go... Tak, to mam na szczęście tutaj. Oczywiście Spong mówił o roli kobiet, w sensie Spong był osobą, która bardzo mocno była zaangażowana społecznie. Nie dość, że w ogóle bardzo mocno promował ordynację dla kobiet, był pierwszym biskupem kościoła episkopalnego, który ordynował pierwszego geja na księdza kościoła episkopalnego. Był wrogiem Ku Klux Klanu, ale nie w rozumieniu, że wrogo był nastawiony do Ku Klux Klanu, to też, ale Ku Klux Klan miał go na liście osób, które należy zabić. Natomiast bardzo mocno odnosił się krytycznie wobec seksizmu. I taki fragment właśnie kiedyś napisałem w roczniku teologiczno-hartowskim w artykule o dość subwersywnym tytule Grzechy Pisma Świętego, krytyka fundamentalistycznej hermeneutyki biblijnej według tam Johna Shelby'ego Sponga. I Spong tam pisze a propos tej kwestii teologii właśnie Marii Magdaleny w taki sposób. Przeczytam po prostu może ten fragment i może sobie o tym porozmawiamy. W kręgach tradycjonalistycznych kobieta bywa również utożsamiana ze źródłem zła istniejącego na świecie. Tak nierzadko nadal rozumiany jest mit o upadku człowieka opisany w pierwszej księdze Mojżeszowej. I teraz cytat ze Sponga. Na tej opowieści zbudowano cały system teologiczny. Ciągle mówimy o kobietach jako kusicielkach szlachetnych mężczyzn. Kobiety są ciągle owocem zakazanym, do którego tęskni męskie ciało. John Shelby Spong zauważa jednak, że w Biblii zawarte jest również antidotum na patriarchalne i mizoginiczne zakusy fundamentalistów. Jest nim postać Marii Magdaleny i rola, jaką odegrała ona w życiu Jezusa i w historii jego zmartwychwstania. Spong zwraca uwagę na etymologię imienia Magdalena, wywodząc je od zwrotu Magdal Edor, które oznacza wysoką wieżę służącą pasterzom do obserwowania pasących się owiec. Tutaj odwołuje się do Księgi Rodzaju 35:21 i Księgi Michała 4:8. Imię Maria Magdalena stanowi dla Sponga grę słów oznaczającą Marię Wielką lub Wielką Marię, i to podkreśla jej pozycję w chrześcijaństwie. I tutaj właśnie, podobnie jak ksiądz dr Matthew Fox, też znaczący teolog episkopalny, Spong zauważa, że chrześcijaństwo przyszłości nie musi się opierać symbolicznie na osobach Piotra, rzymski katolicyzm, i Pawła, protestantyzm, lecz może opierać się na Marii Magdalenie. Taka jest moja wizja. Magdalena jest dla mnie autorytetem. Kościół, który taką wizję przyjmie, zmieni się diametralnie. Kościół, który jej nie przyjmie, umrze. Nie ma innej możliwości. Czy to był fragment z twojego artykułu, tak? Rocznik teologiczny? Z cytatami ze Sponga. Mhm. Cytat to jest oczywiście Sponga. No właśnie, tak często Spong powtarza, że chrześcijaństwo, właśnie tak, tytuł ten książki, jednej z jego książki, chrześcijaństwo musi się zmienić. Dlaczego chrześcijaństwo musi się zmienić albo umrzeć, tak? To jest, o, właśnie. Christianity must change or die, oczywiście. Najbardziej chrześcijaństwo. Brzmi to trochę jak takie wezwanie prorockie, tak? Tutaj ten Spong byłby jak taki starotestamentowy prorok, który tutaj przepowiada jakąś zagładę, tak? Więc wzywa jednocześnie do takiego nawrócenia, tak? Że coś tutaj musi się zmienić, bo inaczej stanie się coś złego. No poczuł się trochę jak Amos, który tam
podcinał sykomory i tak dalej, a chwilami miał jakieś istotne objawienia. No oczywiście to nie możemy sobie trywializować z tego jego okrzyków i krzyków, że chrześcijaństwo albo przeżyje, albo zginie. Niemniej jednak, jak bierzemy pod uwagę autentyczność kryzysu Kościoła chrześcijańskiego, Kościoła rzymskokatolickiego, zamieszanego w tragiczne i przerażające sprawy związane z pedofilią, to chrześcijaństwo może tylko przeżyć albo zginąć. I wszystko zależy od tego, jak się zachowa. Jeszcze nie wiem, czy tak, bo mam też takie pytania, może już nie tyle o samego Sponga, co też o ciebie, jak ty postrzegasz też tego Sponga i właśnie to chociażby jego wezwanie i skuteczność tego wezwania Sponga, tak? Bo widziałem, czytałem twój wpis po śmierci biskupa Sponga, napisałeś, że no właśnie, że chrześcijaństwo w pewien sposób straciłeś nadzieję na zmianę tego chrześcijaństwa, tak? Że jeszcze wspominasz te czasy, kiedy oczywiście ta wiara w tą zmianę chrześcijaństwa była żywa, ale dzisiaj już jakby tego tak nie dostrzegasz. Możesz powiedzieć, co się tak przyczyniło do tego, że straciłeś tę nadzieję na zmianę? Wiem, że to będzie mnóstwo rzeczy, ale czy jesteś w stanie kilka rzeczy wybrać? Bardzo nie chciałbym w tym momencie wspominania Sponga mówić o sobie, ale skoro zadałeś mi bardzo osobiste pytanie, to bardzo szybko na nie ci odpowiem. Rozczarował mnie Kościół, taki jaki poznałem go tutaj w Polsce, w jakim uczestniczyłem. To, że de facto bardzo często w sytuacjach, w których odnajdywałem się kompletnie sam, ze wsparciem na szczęście jednak paru osób, dlatego nie zwątpiłem w chrześcijaństwo jako takie. Natomiast instytucja spowodowała, że w nią kompletnie nie wierzę. Wydaje mi się, że największym problemem to są inne artykuły, które kiedyś pisałem a propos sposobu patrzenia na Kościół przez Elula, takiego francuskiego teologa reformowanego. W momencie, kiedy chrześcijaństwo stało się religią, jedyną religią obowiązującą w państwie, to wtedy zdradziło samą siebie. Rozczarował mnie Kościół. Dlatego tak jak Spong mówił o sobie, że jest Christian on exile, w sensie jest chrześcijanem na uchodźstwie, chrześcijaninem, przepraszam, na uchodźstwie, to tak samo po prostu uważam siebie za chrześcijanina na uchodźstwie. Struktury kościelne są słabe, zarządzane przez ludzi słabych, dwulicowych, bez wykształcenia bardzo często, w rozumieniu takim, że nie chcą zgłębiać dalej tego, co poznali. W gruncie rzeczy obawiam się, że bardzo często dość złych ludzi. I jest ten rozdźwięk, który dla mnie osobiście był bardzo, bardzo przykry. Natomiast nie jesteśmy tutaj, żeby rozmawiać o Spongu. Tylko tak jeszcze, żeby może to podsumować, czy dzisiaj powiedziałbyś chrześcijaństwo tak, instytucja Kościoła nie? Czy to by było twoje hasło? Uważam, że instytucja Kościoła i to pokazuje w ogóle historia Kościoła w XX wieku. Instytucja Kościoła jako taka, Kościoła chrześcijańskiego w jakimkolwiek wydaniu, w dużej mierze jest skorumpowana jest to bardzo przykre i bardzo ciężkie, tym bardziej, jeżeli ogląda się to od środka. I tyle.
Miejmy nadzieję, że może ktoś to zreformuje, chociaż nie jestem przekonany. Dobra, dobra. To jeszcze chciałbym, widzę, że tu pojawiają się pytania, ale jeszcze zanim je zadamy, to jeszcze mam takie właśnie pytanie, bo chciałem trochę pociągnąć ten wątek, tak jak już powiedzieliśmy, tak, że instytucja nie, ale jakby jest nadzieja dla tego chrześcijaństwa być może. Odwołam się do czegoś takiego, jeżeli sobie wpiszemy w YouTubie nazwisko Sponga, to znajdziemy tam dwa filmiki z polskimi napisami, czyli ktoś przetłumaczył wypowiedzi Sponga. I zobaczymy, że zostały te filmiki spopularyzowane przez osoby, które przedstawiają się jako ateiści albo sceptycy. Jeden z tych filmików to jest wywiad Sponga z jakimś dziennikarzem, już nie pamiętam jakim. To jest tylko taki krótki fragment. I tak Spong wypowiada się o autorytarnych tendencjach religii, o tym, jak chociażby Kościół używa piekła jako pewnego narzędzia do kontrolowania ludzi. No i tam Spong wypowiada te takie nośne słowa o tym, że nie wierzy w piekło, że dla niego to jest właśnie wymysł Kościoła, żeby kontrolować ludzi. I to, co dostrzegam w tym filmie, to jest pewna taka dwuznaczność, taka ambiwalencja Sponga wobec religii. Bo z jednej strony religia wskazuje na tajemnicę Boga, tak? Ona potrafi wskazać na tajemnicę Boga, ale z drugiej strony ma tendencję do zamykania tej tajemnicy Boga w pewnej konkretnej i zamkniętej formie. Więc moje pytanie brzmi, czy myślisz, czy może masz nadzieję, że właśnie osoby, które nazywają siebie ateistami, sceptykami czy osobami poszukującymi, są w stanie dostrzec ten pierwszy element, czyli to wskazywanie na tą tajemnicę. I czy widzisz jakiś sposób, żeby tak naprawdę pomóc chrześcijaństwu? Nie wiem, czy mnie słychać? Tak, słucham ciebie. Bardzo dużo pytań zadałeś i w gruncie rzeczy nie wiem, które jest pytaniem wiodącym. Więc jakbyś spróbował jeszcze raz wiodące pytanie. To ostatnie takie. Czy widzisz jakąś nadzieję, a jeśli widzisz to jaką, żeby podkreślić ten jeden element religii, czyli to wskazywania tajemnicy Boga, żeby to się przebiło przez tą warstwę tej tendencji religii do tego, żeby jednak zamykać tego Boga w pewnych konkretnych formach i pojęciach. Wydaje mi się, że Spong bardzo umiejętnie rozumiał to, że te kwestie są bardzo mocno paradoksalne i że w tym jakby wewnętrznym układzie paradoksalnym tkwi jakaś forma tajemnicy. Jakbyś bardziej był w stanie sprecyzować mi to pytanie, bo ono jest... Okej. To może inaczej to ujmę. Tak, bo z jednej strony mamy krytykę religii, tak? Żeby pokazać jakieś takie negatywne elementy, tendencje. Ja rozumiem, Mateusz, o co ci chodzi. Chodzi ci o to... A z drugiej strony mamy jednak religię, jednak doceniamy jej wartość, że ona w jakiś sposób jest w stanie wskazać nam na tajemnicę Boga. I teraz pytanie, jak sprawić, żeby ten pozytywny element przebił się przez te negatywne elementy i na przykład jeżeli my krytykujemy religię, to czy czasem nie zapominamy i nie zaciemniamy tego jednocześnie pierwszego elementu? Zapominamy, żeby jednak docenić tą religię, jednak ona ma coś w sobie, nie jest jakby całkowicie do wyrzucenia. I czy jesteśmy w stanie to pokazać? Obawiam się, że bez negatywnego aspektu nie jesteś w stanie w ogóle siebie utworzyć. W sensie element twojego cienia i to, co jest jakby twoją stroną negatywną, jest szalenie istotne. Jeżeli tego nie połączysz z tym, co jest pozytywne też, to wydaje mi się, że ta droga wiedzie donikąd. I to jest mniej więcej też to, co mówił Spong. Jego krytyka polegała na tym, że krytykujemy, ale nie dlatego,
że po prostu sobie krytykujemy, że chcemy się nabijać czy coś. Tylko że właśnie z tej krytyki musi być coś pozytywnego. Mhm. Ale pamiętając bardzo mocno o tym, że to jest negatywne. W sensie wydaje mi się, że nie jesteśmy w stanie być tylko dobrzy, ale jesteśmy o wiele lepsi, jeżeli mamy świadomość tego, co w nas jest złe. Okay. Wydaje mi się, że trochę takie było przesłanie Jacka, bo trochę o tym gadaliśmy i trochę tak to widzieliśmy. Okej, okay, bo ja się też często spotykam z takimi właśnie zdaniami, że ci, co krytykują religię, to może nawet mają rację, ale nie dają niczego w zamian. Nie dają czegoś pozytywnego. Odbierają jakieś poczucie sensu, tak że człowiek zostaje sam. I pytanie jakby, czy jesteśmy w stanie dać coś pozytywnego tak, żeby to przemówiło i zadziałało? Wydaje mi się, że odebranie poczucia sensu jest najgorszym świństwem, które można zrobić człowiekowi. Jestem trochę przekonany, mówię tak, bo ciężko mi jest mówić jednoznacznie, natomiast z mojej analizy prac Sponga nigdy nie było takiego czegoś, że Spong odbierał nadzieję. Każde dzieło Sponga, jeżeli weźmiesz książkę, to jest w połowie krytyka, a w drugiej połowie bardzo afirmujące i przepiękne twierdzenia a propos tego, jaką rolę Jezus może mieć w życiu ludzi, dla osób, dla których ta postać jest istotna, etc., etc. Więc to w nawiązaniu do tego trochę się śmieję, bo było wśród tych pytań, które mi wysłałeś, też pytanie odnośnie księdza Bema, który stwierdził, że diagnoza problemów Kościoła postawiona przez Sponga była trafna. Jednak recepty były chybione, to we wszystkich kościołach ilość osób uczęszczających maleje. Nie wiem, czy recepty Sponga były dobre. Nie jestem przekonany, że ksiądz Bem przeczytał recepty Sponga. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli przeczytacie drugą część książek Sponga, niestety nie przetłumaczonych na język polski, to odkryjecie bardzo mocne źródło inspiracji, które nie będzie ortodoksyjne, ale Spong bardzo lubił powtarzać, że ortodoksja nie jest ortodoksją dlatego, że ma rację, tylko dlatego, że wygrała. Dlatego, mój kolega lubił powtarzać, że ortodoksja to jest jedna z herezji. Tak, oczywiście. Przepiękny tekst teraz powiedziałeś. Ale to nie jest kwestia autentycznej, wewnętrznej duchowości, tylko jest problemem politycznym. I zostawmy może to, co polityczne, cesarzowi, a to, co duchowe, temu, co do nas należy. I to jest bardzo, wydaje mi się, ważne. I Spong bardzo mocno walczył, bo problem fundamentalizmu amerykańskiego i fundamentalizmu jakiegokolwiek później, bo każde fundamentalizmy następnie inspirowały się fundamentalizmem protestanckim. Nie ma islamu bez protestantyzmu, fundamentalizmu protestanckiego, bo islam, który 11 września zniszczył World Trade Center, był fundamentalizmem właśnie muzułmańskim z aspiracjami, z inspiracji protestanckiej. I to jest straszliwie ważne, żeby umieć się od tego wyzwolić i żeby móc od polityki przejść do autentycznego, wewnętrznego życia duchowego, tego, co jest dla nas istotne i ważne. Dlatego właśnie ta droga, którą proponuje Spong, droga Marii Magdaleny, jest drogą wyzutą z męskiego, mówimy o jakimś tam pojęciu, rywalizowania, a
o bardzo głębokim współczuciu i wydaje mi się, że warto to sobie tak rozważyć. Jeszcze widzę, że pytanie jest w czacie, to może ja je zadam, żeby nie zginęło. Czy to nie jest tak, że według biskupa Sponga w zasadzie w takiej formie, jak chrześcijaństwo istnieje teraz, umarło? Znak zapytania. Pyta KT. A może KT będzie chciał coś więcej powiedzieć? Oczywiście rozumiem, że konwencja jest taka, że jeżeli KT nie chce być nagranym, to nie musi przemówić, ale może KT nam coś więcej powie. Może nam napisać jeszcze, więc dobra, to może czekamy na... A, bo to, jest, to nie jest z naszego czata, tak? To jest... Tutaj na u nas na Zoomie jest to pytanie, ale dobrze, to jeszcze może nam dookreśli, o co chodzi konkretnie, a jeszcze Sebastian, wiem, że coś na pewno chce zapytać o coś. Ja chciałem zapytać odnośnie eschatologii i tych poglądów Sponga na temat życia po śmierci, czy życia wiecznego, no bo on odszedł do wieczności, tak? Popełnił kilka wykładów na temat życia wiecznego, bardzo pod koniec życia się tym interesował i też popełnił książkę zresztą. Ta książka inaczej miała się nazywać, bo ona miała nazywać się Taniec ze śmiercią, ale wydawca się nie zgodził i dlatego nazwali ją inaczej. Co, Lukas, możesz nam powiedzieć więcej? Czy pamiętasz coś, co Sponk twierdził, kiedy z nim rozmawiałeś na te tematy? Czy możesz coś nam więcej powiedzieć na temat jego poglądów, na temat życia po śmierci, czy życia wiecznego? Myśmy się z Jackiem poznali. Pojechałem na konferencję do Szwecji, do Sztokholmu za pomocą parafii ewangelicko-reformowanej w Warszawie, której jestem bardzo wdzięczny za to, że mi to umożliwiła. I wtedy też zrobiłem taki wywiad ze Spongiem, z którego w gruncie rzeczy nic nie wyszło, poza bardzo osobistą rozmową, bardzo prywatną. I ciężko było to zamienić w wywiad, bo to było bardzo osobiste. I wtedy Jack mówił tak. No teraz piszę ostatnią książkę, która będzie o życiu wiecznym, no już będę umierał. No ale jakoś tak mu do końca to nie wyszło, napisał kolejne 4 książki i wtedy jeszcze w tej rozmowie ze mną mówił, bardzo bym chciał napisać książkę o Ewangelii Jana, ale prawdopodobnie nie dam rady. I z tego, co ja pamiętam, to on napisał pierwszą książkę o życiu wiecznym, którą Sebastian, ty chyba masz moją książkę. No, mam ją, tak. Tak. Mam ją. Nie przeczytałem jeszcze do końca. No. Jest strasznie nieznośna i trochę taka nudna. Trochę taka, trzeba tam znaleźć coś. Nie byłem stuprocentowo przekonany, jak ją czytałem, albo może byłem za młody, bo życie wieczne wymaga od ciebie jednak jakiegoś przeżycia. Niemniej jednak wtedy okazało się, że napisał jeszcze 4 książki. Wszystkie książki trochę się tam gdzieś powtarzają, ale nie do końca. To, co jako odpowiedź na twoje pytanie, bo chciałeś się spytać, życie wieczne, jak to widzi Sponk, który już przeszedł do wieczności na drugie, na drugą stronę. Znalazłem kiedyś, gdy pisałem moją pracę, która de facto magisterską, która de facto nie zawierała za bardzo właśnie tych kwestii eschatologicznych. Protestantyzm nie za bardzo interesuje się eschatologią. Chcę się skoncentrować na tym, kim jesteśmy tu i teraz. Napisał przepiękny fragment w swojej pracy, już nie pamiętam jakiej, ale którego mam właśnie przed oczami tłumaczenie, które zawdzięczamy Weronice Mincer. I tak napisał Sponk. Jestem przekonany, że poza granicami mojej ludzkiej skończoności leży wieczność, w której mogę uczestniczyć.
to, co zawiera się w rzeczywistości życia poza granicami śmierci, jest tak inne od tego, co przedstawiają dawne systemy religijne, że można powiedzieć o tym wiele, ale nie, że jest zgłębione. Okej, super. Znaczy to jest taki mocny akord, niemalże kończący, natomiast dostaliśmy wiadomość doprecyzowującą pytanie. Już dopisują, a chrześcijaństwo instytucjonalne oderwane jest od rzeczywistości także tej biblijnej, b nasze wyobrażenia o Bogu są w zasadzie od A do B błędne, c wniosek, powinniśmy wszystko skreślić i zacząć od nowa, d chrześcijaństwo jest takie, jako takie, chrześcijaństwo jako takie umarło. Starałem się skrótowo, buźka. No i pytanie, to jest to odnośnie tego pytania, o chrześcijaństwo, które umarło. Ja rozumiem, że chodzi o no faktycznie tą krytykę instytucjonalnego chrześcijaństwa u Sponga i też nasze indywidualne wyobrażenia o Bogu, no bo Spong wielokrotnie bombarduje takie proste wyobrażenia o Bogu, które wypływają gdzieś z naszej tradycji chrześcijańskiej i on świetnie to pokazuje, że na przykład pokazuje wprost, że nasze wyobrażenia o Bogu są mityczne do głębi. One są tak głęboko wpisane w nasze schematyczne myślenie o religii, o Kościele, o Bogu, że nie jesteśmy w stanie ich czasami nawet zauważyć. Nie? Czy masz... Znaczy, według mnie ty dobrze to powiedziałeś, że druga część tych książek ma na celu coś zaoferować, tak? Nie tylko jest to bombardowanie, nie tylko to jest ten młot na fundamentalistów, jak w temacie tego plakatu, który był i ogłaszał dzisiejsze spotkanie, ale też do zaoferowania on ma też coś, no nie? I jakąś inną perspektywę na spojrzenie na Boga i na świat w ogóle. Także można powiedzieć, tak jak, nie wiem, chyba Terlikowski to powiedział, że jest to biskup ateista, no ale jest to jakiś obraz Boga, który on odrzuca, reprezentowany, wiadomo, prawdopodobnie przez większość chrześcijan, natomiast on sam, no, a tym ateistą klasycznym nie był, nie? Więc tutaj nie można go tak określić. To byłoby zbyt spłycenie tego jego myśli. Masz coś do dodania jeszcze w tym kontekście, nie, Lukas? Powiem wam, że przypominam sobie, jak siedzieliśmy sobie właśnie w Sztokholmie, I mówię to do Sponga. Czy jesteś ateistą? A on mówi mi tak, ale o co pytasz? Bo angielski taki średni jest ogólnie. I to było takie, no to powtórzyłem pytanie, czy jesteś ateistą? I on taki bardzo zdziwiony. Po prostu mówi, to jest gigantyczny problem komunikacyjny. Nawiązując też do doświadczenia innego takiego naszego wspólnego znajomego, który był pierwszym tak zwanym ateistycznym pastorem luterańskim w Danii. Wtedy on też był na tej konferencji, to było takie bardzo ciekawe, że on powiedział, no po prostu przyszli do mnie dziennikarze i się mnie spytali, czy ja wierzę, czy nie wierzę. I ja mówię, to nie jest takie proste i tłumaczę. Ale oni mówią, no dobra, nie mamy tyle czasu, to tak czy nie? Ale on mówi, ale tak czy nie co? No i on zadał mu jakieś takie bardzo podstawowe pytanie a propos Boga. On mówi, nie, kompletnie nie. No i w ten sposób został biskupem ateistą. Niestety w momencie, kiedy pan Terlikowski nazywa biskupa Sponga ateistą, to po prostu to robi według swojej miary, według w gruncie rzeczy być może płytkiej wiary. Bo jeżeli wiara nie potrafi przeżyć argumentów naukowych, to jest w gruncie rzeczy bardzo płytka. A z drugiej strony, jeżeli wiara
sprowadza się tylko do argumentów naukowych, to jest jeszcze płytsze. Więc nie wiem, no to są takie pytania, które należy sobie zadawać. Pozwólmy sobie funkcjonować w niedomówieniu, w niepewności, w piękności tego, że odpowiedź może jeszcze przyjść z przeszłości. Bo pamiętajmy, że Jahwe, JHWH, czy jakkolwiek to jest tym, który nadchodzi dopiero. I wydaje mi się, że to są te przepiękne przesłania duchowe, wewnętrzne, istotne, a nie kerygmaty, dogmaty. Ja jeszcze tylko dopowiem, bo to też z tym pojęciem ateizmu to jest tak, że wiele pod tym pojęciem można ukryć, tak? I wiele osób ma co innego na myśli, kiedy różne rzeczy mają na myśli, kiedy używają tego słowa, tak? Więc to jest też ciekawe, jak na przykład katolicki teolog Halik, czeski teolog, przedstawia ateistów jako proroków, którzy burzą konkretny wizerunek Boga, negując go. Tak? I on na przykład dostrzega pewien kłopot z tym, że ateizm trochę wygasa w współczesnym świecie, że miał już swój oczywiście szczyt, ale teraz już jakby wygasa. I on mówi, że chrześcijanie powinni się zaniepokoić, bo ateiści to jest właśnie to są tacy prorocy, którzy krytykują religię po to, żeby ukazać jej głębię. Oni odrzucają te wszystkie konkretne, skończone obrazy Boga, tak samo jak prorocy niszczyli te bożki stworzone przez człowieka, to tak samo właśnie ateiści niszczą nasze konkretne wizerunki. No i właśnie po co? No po to, żeby w jakiś sposób, o czym oni mogą to robić nieświadomie, tak? To jest też bardzo ciekawe, że ateiści tak naprawdę pomagają chrześcijaństwu oczyścić się z tych wszystkich takich wyobrażeń, żeby sięgnąć coraz głębiej do tej tajemnicy Boga. I to też jest bardzo fajne, jak taki dwudziestowieczny biblista von Rad przedstawiał rolę proroka. Prorok to jest ktoś, kto mówi, że dotychczasowa tradycja, religijna, w której żyjemy, przestaje mieć znaczenie. I teraz, jeżeli Izrael chce się otworzyć na Boga, to musi się otworzyć na to, co nowe, na to, co dopiero przyjdzie, bo Bóg właśnie jest tym, który przychodzi. I tym, co właśnie Izrael powinien zrobić, to się otworzyć na to nowe objawienie, nowe działanie Boga. I to jest też właśnie takie też ciekawe, jak mówiliśmy o tym, że chrześcijaństwo musi umrzeć. Nie, że może to jest tak, że Bóg pozwala na to, żeby to chrześcijaństwo umarło po to, żeby przemówić w jakiś nowy sposób do nas, tak? Żeby na nowo Mateusz, jakoś... Ale co jest istotą śmierci w chrześcijaństwie? Rozumiem, że odpowiesz mi zmartwychwstanie, tak? Tak. I co jest strasznego w tym, że chrześcijaństwo umrze? Nic. Bo może narodzi się ponownie. Dlatego wydaje mi się, że Spong nigdy nie mówił i nie wieścił złej nowiny, tylko był wieścił właśnie dobrą nowinę, był autentycznym ewangelistą, właśnie mówiąc o tym, że żeby móc żyć, należy umrzeć. Żeby żyć na nowo i ponownie, i żeby w pełni zwiastować, to należy umrzeć. Może właśnie chrześcijaństwo powinno umrzeć, żeby móc zwiastować autentyczne życie. To pytanie. To ja jeszcze tutaj przeczytam pytanie, które pojawiło się na czacie. Mariusz pisze. A tu już jest kilka pytań, to już nie jest jedno. Co biskup mówił o aborcji? Co mówił o związkach religii i polityki, co właśnie mówił o tak zwanym piekle, co mówił o Watykanie i co mówił o etyce pracy. To nie wiem, może Łukasz, wybierz sobie któryś z tych tematów i powiedz nam. Nie do tego. Szczerze mówiąc, co mówił, dla mnie to, co jest ciekawsze, to jest to, jaka jest motywacja, po co chcemy wiedzieć, co mówił, co to nam da. Może to będzie dla nas konstruktywne. Jeżeli będzie konstruktywne, to teraz będzie ten moment tak zwanego uwaga reklamy. To ja polecam przeczytanie tego rocznika,
Tam były takie dwa artykuły i tego rocznika, nie, to nie rocznik, to była taka książka opublikowana przez Uniwersytet Wrocławski, tam pisałem o teologii postępowej. W gruncie rzeczy to są bardzo szczegółowe pytania, na które wydaje mi się najlepiej jest sobie odpowiedzieć w lekturze. No, co możemy zrobić innego niż odsyłać? Przede wszystkim tak naprawdę do samego Sponga, jeżeli macie możliwość czytania Sponga po angielsku, to czytajcie, a jeżeli nie, to męczcie Mateusza, żeby przetłumaczył. No. To ja już powiem, że nawet zacząłem tłumaczyć, wysłałem do dwóch czy trzech wydawnictw, ale nie byli zainteresowani Spongiem. Muszę do złych wydawnictw wysłałem. No. Musimy zrobić lepszą reklamę. Musimy zrobić jakąś kampanię reklamową i może wtedy tak się zainteresują. Co prawda, też ja wybrałem tutaj tak najwcześniejsze dzieło Sponga, jego pierwszą książkę, o Honest Prayer, tak? To jest z lat 70. bodajże. Ona nawiązuje trochę do tej książki lat 60. Robinsona, Honest to God, uczciwie przed Bogiem. Ale jest przepiękna. Jest przepiękna, autentyczna, mała książeczka, gdzie jeżeli ją przeczytasz, to widzisz moc i to źródełko światła, w sensie tą autentyczność wiary, która w człowieku tkwi, niezależnie od tego, czy jest buddystą, katolikiem, protestantem, czy czymkolwiek. Jest przepiękna, malutka książeczka, tak jak jego Hebrew Road, która jest przepiękną, malutką książeczką o autentycznym przekazie duchowym. Dobra, ale tak, żeby odpowiedzieć, bo tutaj ten pan był zainteresowany tymi konkretnymi tematami, ale może, Lukas, poleć, wyobraź sobie tak, że to są osoby, które pierwszy raz słyszą o Spongu, nasłuchały się nas, jakbyś miał polecić im pierwszą jedną książkę, żeby, jeżeli chcieli przeczytać Sponga, to która byłaby to książka? Poczekajcie, zaraz, wydaje mi się, że najpiękniejszą książką Sponga jest właśnie ta. Na początek mówisz, tak? A New Christianity for a New World. Nowe chrześcijaństwo dla nowego świata. Wydaje mi się, że to jest najpiękniejsza książka, jaką w ogóle z takich pobożnych, Spong nigdy nie pisał książek teologicznych. To była pobożna literatura. On po prostu szedł w stronę pobożnej literatury dla postępowych i liberalnych chrześcijan. On nie pisał teologii jakiejś takiej, jak czytasz Tillicha, której się nie da czytać. On nawiązuje. Nie przeczytasz przecież, no daj spokój. No. Przecież nie powiesz nikomu w Zelowie, żeby przeczytał, nie wiem, no Tillicha, no daj spokój. To nie będzie miało dla niego autentycznego, wewnętrznego przesłania. A jeżeli to przeczytasz, to będzie miało wewnętrzne przesłanie, przy okazji będzie tam coś z Tillicha. I wydaje mi się, że to wtedy jest właśnie fajne. No, autentycznie, no dajcie spokój, no nikt nie będzie czytał Bultmana i tak dalej, bo tego się nie da czytać. To nie jest dla ludzi. Dobra, nie będę tego komentował. Może lepiej nie, faktycznie. Tu się pokłócimy. Jest kolejne pytanie. Spong w swoim wykładzie poruszył temat kontrowersyjnych czy okrutnych fragmentów Starego Testamentu. Pyta, czy może to być Słowo Boże? W związku z tym, jakie znaczenie widzi biskup Spong w tych fragmentach i w jaki sposób próbuje je odczytać? No właśnie, jaki jest stosunek Sponga do Pisma Świętego? No bo on bierze te fragmenty i pokazuje, że są fatalne, że są źle rozumiane, albo w ogóle, że się, nie wiem, czy ma jakąś propozycję na nową interpretację tych fatalnych fragmentów Pisma Świętego. Przepiękną książką Sponga odnoszącą się właśnie do tego była ta The Sins of Scriptures, czyli Grzechy Pisma Świętego, i takim tytułem opatrzyłem artykuł biblistyczny o Spongu.
On się właśnie tak nazywa, Grzechy Pisma Świętego, krytyka fundamentalistycznej hermeneutyki biblijnej według Johna Shelbyego Sponga. W tym artykule jest parę właśnie odpowiedzi na ten temat, bo nie jesteśmy w stanie tutaj jakoś tak długo dawać odpowiedzi na pewne kwestie, ale tak, no te wszelkie, Spong wydaje mi się mówi jednoznacznie, wszelkie fragmenty Pisma Świętego, które są złe. I tyle. I nie należy bardziej tego rozpatrywać. Są złe. Ja widzę, że pan Mariusz jest niepocieszony tą bibliografią, jaką mu zaproponowaliśmy i proponujemy. Wydaje mi się, że odpowiedzią na te pytania, no jest to trudne odpowiedzieć na wszystkie te pytania. W każdym razie on raczej reprezentował poglądy liberalne, czyli jeśli chodzi o aborcję, no to należał do raczej tych pro-choice. Natomiast jeśli chodzi o związek religii i polityki, no to powoływał się raczej z tego, co kojarzę, na zdecydowany rozdział polityki od państwa, od polityki od religii. Jeśli chodzi o piekło, no to polecam ten wykład o życiu wiecznym, Eternal Life. No i chyba w tej książce też tam pisał dużo o piekle, Eternal Life, o której mówiliśmy. A jeśli chodzi o Watykan i o dialog z Kościołem katolickim, no to on bardzo krytykował katolicyzm za ten konserwatyzm i stosunek do kobiet, tak? Tak, przepięknym fragmentem z Usponga w nawiązaniu do tego, co Sebastianie powiedziałeś, była krytyka Sponga odnośnie ordynacji kobiet. Ordynacji, wyświęcania się, tak, bo oni tam wyświęcają w Kościele rzymskokatolickim, więc była taka kwestia a propos właśnie tej dyskusji, kiedy Spong powiedział, że no, bo oczywiście Jan Paweł II chciał tę dyskusję zakończyć, w ogóle nie chciał podejmować żadnych dyskusji biblijnych, teologicznych, ponieważ był bardzo słaby teologicznie. I wreszcie dobrze by było to sobie powiedzieć szczerze. I przepiękną sytuacją Sponga było to, kiedy Spong powiedział, no okej, no wśród apostołów nie było żadnych kobiet, ale nie było też żadnego Polaka. I dlaczego jedno kryterium bardzo chętnie przynosimy, innych nie? Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne i istotne stwierdzenie i to też pokazuje, że ekumenizm nie musi być siedzeniem pod miotłą, cichym zgadzaniem się na wszystko, tylko może być głośnym powiedzeniem, że się nie zgadzamy. I tutaj jestem pełen podziwu dla Kościoła luterańskiego w Polsce, który potrafi to zrobić. A dla innych trochę stwierdzam, że chyba nie do końca doczytali Biblię, ale może ja się mylę. Czy odpowiedzieliśmy? Wydaje mi się, że nie odpowiedzieliśmy w pełni na to pytanie pana Mariusza, ale... Napisał dobre. Jakoś... No jest trudne, żeby teraz wybrać te fragmenty, które on mówi na temat etyki pracy. Ja przynajmniej nie kojarzę teraz jakiegoś fragmentu o pracy? Na przykład etyce pracy. No bo też było pytanie o etykę pracy. Coś o kapitalizmie powiesz, Łukasz. Aha, możliwe. Czy jaki... No nie wiem. W każdym razie już trochę późno się zrobiło. Nie chcielibyśmy przedłużać, a może byśmy zrobili jakąś klamrę czasową i faktycznie zmierzali do clue. Mateusz, masz jeszcze jakieś pytanie ze swojej puli? Znaczy, ja mam więcej pytań, ale no miałeś tam sporo. Myślę, że tak, że już wiele zostało powiedziane, ale jeszcze ktoś tutaj na czacie widzę, że ma pytanie. Pan Marcin Tymoszuk. Jak Sponga odbierano w Stanach i jego poglądy? Jak jest ówcześnie? No to też ciekawe pytanie. Jak Spong był odbierany, tak, jako biskup w tych Stanach Zjednoczonych? No nie wiem, szkoda, że nie ma z nami księdza. Spalili go na stosie, nie spalili?
No nie umarł i dość późno, na złość wszystkim. Żył długo i szczęśliwie. Na złość wszystkim fundamentalistom, którzy bardzo chętnie by zinterpretowali, że zmarł w COVID-zie na COVID-a, to niestety zmarł po COVID-zie, w sensie w momencie, kiedy już było bardzo spokojnie, w wieku bardzo zaawansowanym, 94, 5 lat, zły jestem z matmy. Czyli ta pandemia to nie była kara Boża, żeby zabić Sponga? Tak. Tak się niestety złożyło, że niestety zmarł na złość fundamentalistów po karze Bożej, która była w postaci właśnie tejże choroby dla fundamentalistów, bo prawdopodobnie to fundamentaliści będą to interpretować w ten sposób i to jest szalenie istotne i ważne, żeby o tym pamiętać. I tak dalej, nie zapominając, że ich przywódca był święcie przekonany, że jest prezydentem wybranym przez Boga i tak dalej, i tak dalej. Więc w każdym razie no, chyba nie jesteśmy w stanie tak jasno i łatwo po prostu odpowiedzieć na to pytanie. No to jeszcze ktoś tutaj dopytuje, chętnie dowiedziałbym się na przykład o tym, czy biskup wpłynął w jakiś sposób na luteranizm w Polsce. No to jest chyba pytanie do Sebastiana. Nie jestem luteraninem, Mateusz, ty też nie jesteś. Według mnie w ogóle nie wpłynął. No nie, no absolutnie. Przesłanie Sponga na Polskę nie ma żadnego odniesienia. Ma na kraje nordyckie. Trochę na Francję i na protestantyzm we Francji, ale protestantyzm we Francji jest tak samo liberalny bądź postępowy jak Spong. No, nie ma żadnego. To jest osoba, która w ogóle nie istnieje w kontekście polskiej teologii. To jest nisza. To już pewnie kończąc, bo rozumiem, że już tutaj ponad półtorej godziny rozmawiamy, chociaż zaczęliśmy trochę późno, więc powiedzmy, że półtorej godziny już rozmawiamy. To są grzechy rozmów. Chciałbym jeszcze odnieść się do takiego, ja bym to nazwał Słowo Boże według Sponga. I żebyś wyjaśnił trochę to Słowo Boże. Konkluzja to będzie, jeżeli to chodzi o to, o czym myślę. No. Tak, to jest cytat. Żyj pełnią życia, kochaj całym sercem i bądź tym wszystkim, czym możesz być w nieskończonej różnorodności ludzkiego istnienia. To teraz może jakieś krótkie kazanie na podstawie tego Słowa Bożego. Łukaszu, objaśnisz nam, o co tu chodzi. Dawno nie prawi kazań. Uważam, że w ogóle to za bardzo nie ma sensu. Natomiast to jest przesłanie Sponga, które Spong uznał za streszczenie Ewangelii. Wydaje mi się, że ono jest przepiękne i nie zapomnę, jak byłem w kościele luterańskim w Szwecji. Świętej Zofii. Przepiękny kościół, gdzie właśnie byłem w stanie słuchać wykładu Sponga i tam właśnie on po prostu tyle mówił i zawsze wszędzie powtarzał i to była mantra Sponga. Live fully, love wastefully and be everything you can be in the infinite, czy tam infinite, nigdy nie pamiętam akcentu, variety of human being. Wydaje mi się, że to jest najpiękniejsze, jeżeli posiedzimy nad tym i pomedytujemy, najpiękniejsze przesłanie, które właśnie w tym ujęciu jest nie tylko wspólne dla chrześcijaństwa, ale dla wielu innych religii. Bądź czym możesz być. Staraj się być więcej, ale jak ci się nie uda, to nic się nie stanie. Żyj pełnią życia, bo masz tylko jedno życie. Jeżeli go w pełni nie przeżyjesz, to co? Kochaj całym sercem.
Wydaje mi się, że to są najistotniejsze kwestie. Dla mnie kiedyś stanowiły formę mantry trochę, że brałem sobie hinduistyczne różańce, i które składają się tam ze 108 kuleczek i właśnie sobie to powtarzałem. Chcę przeżyć moje życie w pełni. Chcę dać jak najwięcej z siebie. Chcę, żeby to moje życie było jak najbardziej autentyczne. Chcę poznawać ludzi, chcę dla nich robić wszystko, co tylko mogę, bo oni są w moim życiu tak bardzo istotni i chcę, żeby oni też rozumieli, jak bardzo są ważni dla mnie. I w gruncie rzeczy poprzez te dwie rzeczy staję się tym wszystkim, czym mogę być jako człowiek. I dla mnie to jest najistotniejsze i najpiękniejsze wezwanie z Ponga i dlatego cały czas gdzieś, pomimo tego, że nie czuję się do końca związany z jakimkolwiek kościołem w Polsce, to pozostaje dla mnie ważne chrześcijaństwo, ale widzę wagę tego przesłania w różnych innych religiach. Nie wiem, jak wy to widzicie, ale wydaje mi się, że porusza to dogłębnie człowieka, jeżeli naprawdę się w to wczuje. Myślę ci, że wyszło ładne kazanie. Mógłbyś być księdzem. Chcieli mnie. Dobrze, to promocji homoseksualizmu. Po pokazaniu ogłoszenia parafialne zapraszamy serdecznie na nasz kanał, na lajkowanie naszego fanpage'a na Facebooku, rozmowy stołowe, na nasz kanał na YouTubie, również pod tą nazwą, a także na Spotify oraz Apple Podcast. To nagranie będzie dostępne na fanpage'u rozmowy stołowe. A także my to popracujemy nad tym chwilę i będzie też w formie podcastu do usłyszenia na tychże miejscach związanych z podcastami, czyli Apple Podcast i też na Spotify. Serdecznie dziękuję Lukas, za dzisiejszy temat, za zarażenie nas, mam nadzieję, tak? Część z nas, wydaje mi się, że została dzisiaj zarażona w sposób pozytywny, ciekawą teologią, świeżą i nieznaną w Polsce i na pewno jest to spotkanie, które jest, przynajmniej dla mnie było inspirujące do tego, aby na nowo zastanowić się nad tą postacią. Może w końcu napiszemy razem. Może w końcu napiszemy artykuł, razem. Skoro już pan nie żyje. Ja muszę też odpokutować swoje winy w tym zakresie, natomiast no, jest jak najbardziej potrzeba, żeby zwracać uwagę i na niego, na Sponga. Może teraz właśnie ta jego śmierć doprowadzi do tego, że ktoś się za niego zajmie albo my się zajmiemy w końcu. Jeszcze pan Mariusz napisał, myślę, że religie są po to, aby dążyć do celu różnymi drogami. Uważam to za celowe działanie. I również się z tym zgadzam, że są różne drogi w życiu człowieka i mam nadzieję, że pomimo tych takich smutnych momentów tutaj na tym podcaście czy na tej rozmowie, gdzie no, Kościół dostał ostro po kostkach, to mam nadzieję, że jakoś poprzez te nasze spotkania ten Kościół odnawiamy i reformujemy zgodnie z przesłaniem, o którym dzisiaj była mowa. Dzięki za uwagę, dzięki jeszcze raz Mateusz też za tę rozmowę, którą mieliśmy i wszystkim wam, którzy zadaliście pytania albo tym, którzy nie chcieli zadać pytań, ale słuchali nas i byli z nami dzisiejszego wieczoru. Do zobaczenia, usłyszenia, zostańcie z Bogiem i pokój wam, można tak powiedzieć, na dzisiejszy wieczór. Dzięki serdecznie. Bardzo wam dziękuję. Do zobaczenia, dobrej nocy.